Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji na temat obecnej sytuacji związanej z koronawirusem na terenie powiatu tureckiego. Szanowni Państwo, mam na godzinę 13:35 bardzo dobrą informację, bowiem nie odnotowano na terenie powiatu tureckiego żadnego zachorowania na tego wirusa. Jesteśmy tutaj w takim składzie, jest pan wicestarosta, kierownik zarządzania kryzysowego w naszym powiecie, pan komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, pan dyrektor szpitala naszego powiatowego, pan rzecznik, pan poseł, pani inspektor naszego tutaj sanepidu oraz pan komendant Policji Powiatowej w Turku. Szanowni Państwo, jesteśmy bardzo odpowiedzialni i decyzje, które są podejmowane, one są na bieżąco tutaj na bieżąco zginął mi wyraz, monitorowane, tak jest, monitorowane z wojewódzkim zarządzaniem kryzysowym. Jestem w ścisłej współpracy właśnie z sanepidem, ze służbami mundurowymi. I tak jak powiedziałem, to jest ta dobra wiadomość, że na terenie powiatu tureckiego tego wirusa nie ma, ale to już sami Państwo zauważyli, że już w tamtym tygodniu bodajże dyrektor naszej placówki leczniczej wydał zarządzenie, że jest zakaz odwiedzin, bardzo dobry ruch. My jako organ prowadzący tutaj placówki oświatowe, to już Państwo wiedzą, że konferencja z godziny 10 bodajże rano dzisiaj, Ministerstwo Edukacji Narodowej i pan premier podjęli decyzję, że od jutra są zawieszane szkoły ponadpodstawowe, podstawowe i do tych zaleceń się też dostosujemy. Wszystkie imprezy masowe są odwołane, nawet te niemasowe, czyli wszystkie sportowe, kulturalne, które były, którym organizatorem był powiat turecki, też są zawieszone. I szanowni Państwo, dzisiejszym, zanim oddam głos naszym tutaj gościom, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ja bym bardzo prosił o zachowanie spokoju, bo chyba panika, nie chyba, jestem przekonany na 100%, że panika jest najgorszym teraz doradcą. Ja pozwolę sobie Państwu może przedstawić numer telefonu, bo o tym wszyscy zapominamy, ale to jest numer telefonu całodobowy do tutaj pani inspektor. Podziwiam panią inspektor, bo nie wiem kiedy sypia, ale to jest całodobowy, ten numer odbiera. A co najważniejsze, bardzo bym prosił też dostosowanie się do tych zaleceń, które wszędzie są na każdej praktycznie stronie, ale to zalecenia podane wszystkim instytucjom. Ja też za pośrednictwem mediów, ja bym bardzo Was, Szanowni Państwo, prosił, aby każdy portal, który się otwiera, zaczął się od tego numeru, ewentualnie tej instrukcji, co należy robić. Taka prośba do wszystkich mediów, żeby to było zaraz przy otworzeniu danego medium. Szanowni Państwo, co dalej? Jeżeli chodzi o powiat turecki, to już mówiłem o szpitalu. Jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej, to też tam będą odwiedziny już ograniczone praktycznie do zera. Wiem, że już jest spotkanie pani dyrektor DPS-u z panią inspektor. Jesteśmy aktualnie na dzień dzisiejszy w dobrej sytuacji. Nie mamy żadnego pacjenta z podejrzeniem i zakażeniem koronawirusa. Nie mamy żadnego pacjenta hospitalizowanego. Na dzień dzisiejszy nie mamy również żadnego pacjenta w kwarantannie. Mamy 12 pacjentów w nadzorze epidemiologicznym. Są to osoby, które nie wykazują żadnych objawów chorobowych. W nadzorze są dlatego, że przebywały za granicą i zgłosiły się do nas jako osoby odpowiedzialne. Można tylko dopowiedzieć, że Szanowni Państwo, też taka uwaga i apel, że jeżeli, to może zwracam się do wszystkich tutaj samorządowców, jeżeli my u Was
w jednostce, macie taką informację, że jest osoba, pracownik, który wraca z terenów tych zagrożonych, aby to zgłosił się ten pracownik właśnie do sanepidu. Szanowni Państwo, też jeszcze o jednej rzeczy, bo zapomniałem, jeżeli jest taka możliwość, to bardzo bym prosił, a mamy takie w starostwie możliwość, chociażby w Wydziale Komunikacji, o rejestrację czy przez drogą internetową. Można też skorzystać ze zgłoszeniem wszelkich wniosków przy drogą też drogą internetową, słynne PUAP. Też bym zachęcał i prosił, że jeżeli jest to możliwe, żeby jak najbardziej ograniczyć przychodzenie do urzędów, do jednostek samorządowych, no tam, gdzie jest zgromadzenie większe ludności, mimo, to jest wszystko drogą prewencji, mimo, że nie mamy tutaj żadnego dodatniego wyniku, ale bardzo proszę, może pan dyrektor naszego szpitala jeszcze parę słów powiedział. Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zostały określone procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i wszystkie osoby, które przebywały w terenach zagrożonych poza granicami kraju, bądź też miały kontakt bezpośredni z osobami zarażonymi na terenie naszego kraju, powinny zgłaszać się do w pierwszej kolejności, informować o tym sanepid i kierować się do oddziałów zakaźnych w szpitalach, które one funkcjonują. W naszej okolicy tutaj najbliższe to jest Szpital Wojewódzki w Koninie, Szpital Wojewódzki w Kaliszu. Jeżeli chodzi o osoby, które mają podejrzenia co do możliwości zarażenia się koronawirusem, co do zasady, jeżeli to jest możliwe, to tak, żeby ograniczyć kontakt takich osób, takie osoby powinny się do tych miejsc udawać samodzielnie, żeby ograniczyć kontakt z innymi osobami. Jeżeli te osoby nie mają takiej możliwości, żeby udawać się samodzielnie, to taką informację powinny przekazywać do stacji sanitarno-epidemiologicznej i wtedy zostaną transportem sanitarnym, który jest dedykowany wyłącznie dla tych pacjentów, przetransportowani do najbliższego oddziału zakaźnego. Szpital, który jest jednym z 7 podmiotów leczniczych, który taki transport dedykowany specjalnie dla i wyłącznie dla pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem udostępnia. Ale to się nie odbywa na zasadzie takiej, że każdy może zadzwonić do pogotowia i powiedzieć, że potrzebny jest transport. Droga jest następująca. Pierwszym kontaktem jest stacja sanitarium epidemiologiczna, na której polecenie dyspozytorzy medyczni dysponują tym transportem. Także każdy, i to bym chciał podkreślić, każdy, kto może dotrzeć samodzielnie, powinien w pierwszej kolejności dotrzeć samodzielnie, żeby ograniczyć krąg osób, z którym w przypadku podejrzenia zakażenia mają kontakt, a osoby, które takiej możliwości nie mają, zgłaszają się specjalnie dedykowanym na tą okoliczność transportem będą przetransportowane w bezpieczny sposób do najbliższych oddziałów zakaźnych. Tak jak powiedział pan starosta, ja też apeluję, szanowni państwo, żebyśmy nie ulegali zbyt daleko idącej panice i przestrzegali przede wszystkim podstawowych zasad higieny, które no nie ma co ukrywać, są tym jakby pierwszym elementem do walki z przenoszeniem nie tylko zarażenia koronawirusem, ale wszystkimi zakażeniami wirusowymi. I miejmy nadzieję, że to, co dzisiaj przeżywamy, na przyszłość spowoduje wyższą świadomość i nie tylko świadomość, ale również i wyższy rygor
sanitarny wśród obywateli naszego kraju, bo to nie tylko przy okazji koronawirusa, ale przede wszystkim dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa jest zdecydowanie najistotniejszy problem. Szanowni Państwo, jak Państwo doskonale się orientują, ustawę dotyczącą tego zagrożenia koronawirusem wprowadziliśmy na wniosek Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i ona jest teraz w poszczególnych częściach realizowana. W tym momencie dziś głównie zawieszone są zajęcia w placówkach edukacyjnych, a to po to, aby ograniczyć możliwość wystąpienia tego wirusa. Są to działania prewencyjne. Korzystamy z zapisów, jakie daje nam ustawa. Wykorzystujemy też doświadczenia z innych krajów, na przykład z Włoch, gdzie takich prewencyjnych działań nie było albo były prowadzone w innym zakresie. Nic złego się nie dzieje, ale musimy być gotowi i te działania prewencyjne przeprowadzić. Ja chciałem tylko przypomnieć, że wszelkie zgromadzenia są w tej chwili zaniechane bez względu na to, czy to są w dziedzinie kultury, oświaty czy inne. I to ma się przyczynić do tego, abyśmy byli mniej zagrożeni koronawirusem. Pan Wojewoda będzie wydawał stosowne rozporządzenia. Oczywiście jest cały czas w kontakcie z samorządami powiatowymi, gminnymi, bo ten kontakt i przekazywanie informacji jest niezbędne. Ja tylko apeluję do wszystkich, aby to słowo odpowiedzialność każdemu obywatelowi, każdemu mieszkańcowi trafiło do jego serca i aby się tym kierować. Młodzież musi mieć świadomość, że nie są to jakieś dodatkowe dni wolne od szkoły, tylko jest to kwarantanna i powinni młodzi ludzie i dzieci przebywać w domu, dlatego są też te możliwości dla rodziców, aby dziećmi i młodzieżą się w tym czasie zaopiekować. Te możliwości daje nam ustawa. Nic groźnego się w tej chwili nie dzieje, ale dmuchamy na zimne, zapobiegamy ewentualnym zagrożeniom dzięki ustawie, dzięki decyzjom rządowym. Mamy nadzieję, że to zagrożenie, które dotyka przecież Europę i świat, Polskę dotknie w jak najmniejszym zakresie. Chciałbym tu w tym miejscu podziękować wszystkim służbom, które oczywiście są w gotowości i odpowiednio wypełniają swoje obowiązki, panu staroście, wszystkim samorządowcom za współpracę z przedstawicielem rządu w terenie, czyli z panem wojewodą. Konferencje, wideokonferencje odbywają się codziennie, informacje przekazywane są na bieżąco i także dziękuję za tę pracę i za stałą gotowość, a wszystkich mieszkańców proszę o odpowiedzialne zachowanie, o niegromadzenie się, o zachowanie podstawowych zasad higieny, bo to możemy robić, no i stosowanie się do zaleceń władz, bo wszystkie te zalecenia mają na celu ograniczenie ewentualnego zagrożenia i służą nikomu innemu, tylko bezpieczeństwu mieszkańców. Szanowni Państwo, my organizujemy pracę tak, aby właśnie mieszkańcy powiatu tureckiego czuli się bezpieczni. To jest to, co Pan Poseł powiedział. Ja się też cieszę, bo wzorowo, jak do tej pory przebiega tutaj współpraca czy ze strażą, z policją, z sanepidem. Jesteśmy cały czas w ciągłym kontakcie z zarządzaniem kryzysowym. Co tak jak Pan Poseł powiedział, przecież już były dwie, trzy wideokonferencje. Czekamy na dalsze zalecenia. Teraz nie wiem, czy Pan Komendant Policji, czy Pan Komendant Straży by chcieli jeszcze parę słów. Tak naprawdę, jeżeli mówię, nie mamy na dzień dzisiejszy zdiagnozowanego żadnego przypadku zarażenia koronawirusem, te działania służb policyjnych są tutaj tak naprawdę bardzo mocno ograniczone. Intensyfikacja tych działań następuje w momencie, kiedy wydane są stosowne decyzje administracyjne przez panią powiatowego inspektora sanitarno-epidemiologicznego w Turku.
wtedy oczywiście nadzorujemy sposób wykonywania tej decyzji przez osoby zobowiązane. Na chwilę obecną takiej konieczności na terenie powiatu tureckiego nie ma i oby nie było. Dziękuję. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej, to również nie zmieniło się to w żaden sposób. Co prawda ograniczyliśmy ilość szkoleń naszych strażaków ochotników. Również przygotowujemy się do takich działań, które są prowadzone przez inne podmioty Państwowej Straży Pożarnej na terenie naszego kraju, żebyśmy w odpowiednim momencie mogli tutaj wspomóc służbę, choćby panią inspektor w działaniach. Szanowni Państwo, jak wszyscy będziemy przestrzegać podstawowych zasad, jestem przekonany, że tutaj ten wirus jesteśmy w stanie na terenie powiatu tureckiego opanować.